Witam serdecznie wszystkich pasjonatów w ciepły letni wieczór. Kolejne działania z użyciem szynkowara. Na stole kilogram, trochę ponad, prawie 1,1 kg łopatki. I hasło przewodnie, kiedyś musi być ten pierwszy raz. Pierwszy raz, kiedy próbujemy czegoś nowego. Dzisiaj chcę spróbować ciekawej metody przyprawiania tej mielonki, którą z łopatki uzyskam. Co prawda będę przyprawiał na dwa sposoby, bo po pierwsze tutaj mam przygotowane sól, mieszaninę soli zwykłej i pekującej pół na pół, 18 gramów na całą tą ilość i łyżeczkę pieprzu. To po to, żeby mięso w całej objętości było posolone i miało tą pieprzową nutę. Ale na zewnątrz ta mielonka będzie przyprawiona w trochę inny sposób. I jeszcze tego nie robiłem, nie wiem jak wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to film się nie ukaże. Albo się nauczę robić i kiedyś tam przy okazji, ale mam nadzieję, że wyjdzie mi za pierwszym razem, tak domniemam. Spróbujemy. Jest to taka, tam leży na talerzyku, zaraz z bliska to pokażę. Jest to taka tkanina bardzo gęsto pokryta przyprawami. I mielonkę, którą uzyskam, wymieszam z solą i z pieprzem, uformuję w taki walec, zawinę w tą osłonkę przyprawami do dołu i umieszczę w całości w szynkowarze. Proces parzenia powinien scalić przyprawy z mięsem i po wyjęciu tego wszystkiego z szynkowara ta tkanina powinna się zdać zdjąć, a przyprawy powinny pozostać na mięsie. Czy tak będzie? Zobaczymy. Przekonamy się razem. Dla pewności założę też do szynkowara woreczek, po to, żeby izolował on całkowicie od zewnątrz, żeby mógł łatwo całość wyciągnąć, woreczek rozciąć i wtedy dopiero tą tkaninę z szynkowara ściągać. Pokażemy, zobaczymy, jak to będzie i jak wyjdzie. Jak będzie wyglądało i jak będzie smakowało, bo to są dwie bardzo ważne rzeczy. Maszynka, oczko numer 8, całość na tym oczku numer 8 mielę, łopatka trochę tłustego ma, więc żadnego więcej tłuszczu dodawał nie będę. Po zmieleniu, zapakowaniu do szynkowara zostawiam na 2-3 godziny. Potem będę parzył i jutro degustacja. Przygotowuję szynkowar, wkładam do niego woreczek. Przygotowuję osłonkę z przyprawami. Formuję z mięsa walec o średnicy i długości podobnej do szynkowara. Układam ostrożnie na osłonce i zawijam ją. Teraz całość wkładam do szynkowara. Ubijam. Zakładam układ sprężynowy i rygluję. Kilka godzin w lodówce i będę parzył. Temperatura parzenia 80 stopni. Czas parzenia 2 godziny powinny wystarczyć. Studzenie najpierw w zimnej wodzie, a następnie kilka godzin w lodówce. Czas na degustację. Nadszedł czas na późną kolację. Mogę sobie na nią pozwolić, bo dzisiaj będę pracował do bardzo, bardzo późnych godzin nocnych i trochę energii mi potrzeba. Jest to doskonały pretekst, żeby otworzyć szynkowar i zobaczyć, jak to mi wyszło. Galaretki na pokrywce, ale na razie środek mnie bardziej interesuje.
udało się ładnie wyciągnąć. Teraz by się przydało jakiś koniec tu znaleźć. Czy to będzie tu? O, tak. Proszę bardzo. Ładnie. Tak to wygląda w środku. Tak wygląda otoczka. Jest tu jest dość sporo, więc zobaczę, jak to w całości smakowało będzie. Tak, tak, dobra rzecz. Dobra, smaczna, pyszna, rzekłbym. No, o to chodziło. Jestem zadowolony, ładnie się trzyma. Pazurek fajny w tych przyprawach jest. Wędlinka się trzyma w całości. Na chlebek. Jest naprawdę pysznie. Miam. Ukroimy jeszcze ze dwa plasterki do zdjęcia. Bardzo fajna rzecz. Można próbować. Dobrze smakuje i ładnie wygląda. Przełknę, przepraszam. Zapraszam na kolejne odcinki. Zapraszam do subskrybowania kanału. I jeżeli klikniecie ten dzwoneczek, który tam jest pod filmem, to będziecie otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach, jeżeli macie życzenie. Zapraszam serdecznie, do zobaczenia i smacznego Wam życzę. Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam.